To teraz leć po prostu w tamtą stronę, gdzie się patrzę. O, uwaga. Cześć, to Ernest. Cześć, witajcie, ja jestem Holm. Po raz kolejny witamy was w pogrącach mi do Fortnite. Tym razem przeprowadzimy kilka superowych testów w tematyce sezonu 9. Ale zanim zaczniemy, to chcemy wam dać znać, że pod tym odcinkiem do wygrania są 3 karnety bojowe. Aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy zasubować oba nasze kanały, zostawić łapkę w górę i dowolny komentarz. Nie zapomnijcie też wesprzeć swojego ulubionego twórcy w sklepie. Wyniki ogłosimy za kilka dni, serduszkując i odpowiadając na 3 zwycięskie komentarze. Jak już to mamy za sobą, to od razu wskoczmy do gry i sprawdźmy pierwszy mit, który brzmi: co się stanie, gdy wystrzelimy się armatą do strumienia powietrznego? Okej, jesteśmy już na głównej wyspie, mamy tutaj armatę i mamy strumień powietrzny. I teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy się strzelimy w taki strumień armatą. Lecisz, czy ja mam lecieć? Nie. No dobra. No to będzie praca do prowadzenia. No, proszę, lecieć! 3, 2, 1, 3. O! No i tyle. Czyli po prostu wpadam w ten tryb, wiesz, takiego latania. No tak, ale poleciałeś bezpośrednio jakby w strumień, choć tak na na przecięcie. O, boku, może rozumiem, tak, rozumiem. Jo. Gotowy? Mhm. Do widzenia. No, to no. Samo się dzieje. Jop, trochę ci zgarnia, ale wylatujesz. Okej. Okay. To teraz sprawdźmy, co się stanie. Nie! Dobra, mam nową, spokojnie. Sprawdzimy, co się stanie, gdy... Spadło mi się, no. Kulą armatnią. Zwykłą kulą armatnią. To może to tutaj. Drugą. No to te pierwszy. Ja wezmę w tamto kółko bardziej. O, ja nie jestem kulą, proszę mnie tak nie brać. Okay, uwaga. No. Wow! Poleciałem! Ale to było kozackie. No, jak sobie poleciała. Ale opróbowa. Czekaj, jak od boku strzelimy? Ale kozak! Ale wpada w ten wir fajnie. O, ja wpadła. Pierdziele. Czekaj, czyli się dobrze strzelimy, to teoretycznie, taka kula może okrążyć całą mapę kilka razy. Jeśli nie w nieskończoność. Nie? No może lepiej nie sprawdzajmy. Znaczy teraz tak wypada z tego wiru, ale może, jak dobrze strzelimy. Tak, patrz, moja leci cały czas! Gdzie? Leci tam! Zobacz, o, nie zniknęła już, bo nie widać. Ona zaraz tu wróci, stary, jak nic. To czekamy. Ale kozackie, poleciała i sobie leciał przez kółeczka. Zobaczymy, czy wróci. No, wtedy właśnie czekamy. To zajmie z jakiś... Pierwsza część testu nas nie zaskoczyła, ale druga była pozytywną niespodzianką. Nasza kula armatnia z chęcią wpadła w wir i leciała sobie gdzie popadnie. Po takim wyniku tego testu nie możemy nie sprawdzić, co się stanie w przypadku innych przedmiotów. Mamy tu na myśli rakiety, granaty i cokolwiek, czym da się rzucić lub co da się wystrzelić. Niestety nasza kuleczka przepadła, ale to nie powód, aby kończyć nasze testy, także mamy kolejne bronie, aby po prostu sprawdzić, co się stanie, gdy strzelimy nimi tutaj w wirek. No to co? Najpierw RPG potwórny? Tak, ale co obstawię, że się stanie? Ja myślę, że zakręci tutaj piruet i poleci dalej. No ja uważam, że stanie się dokładnie to samo, co z kulką. Dokładnie. Armatnią. I to samo, co ja, tylko że w innych słowach. 3, 2, 1, jazda! Dokładnie. Ale to jest super. Ale to fajnie wygląda. Czekaj, a zwykły RPG? Wydaje mi się, że wszystkim będzie to samo. Kurde! Jak zakręcił! Zobacz, jak leci dalej, Ej, ale RPG to chodź elegancko! Chodź za tym! RPG to elegancko leci, zobacz! Jakie kurde! Ale to super wygląda, o, się waliły, ale proszę, to było fajne! Tutaj do zabawy, koleżki! Już... No, do widzenia! Ale super to jest! Ale to fajnie wygląda! Ty, patrz, jak jeden prosto leci między nimi! No jeden leci w prostu, no. O kurde. No już, tryhard się ściga z nimi, zobacz. Nie, bo zobacz, chciałem zobaczyć, jak strzelę tak... O, widzisz, zobacz. Jak strzelisz tak w środku, to leci właśnie tak, tak gładko leci. No tak. Nie wiem, jak tutaj, mam jeszcze RPG-a. Granatnik będzie się. Zobaczmy jeszcze granatnik. Dobra, ja strzelam granatnikiem. O, nie trafiłem. No też jajeczka wpadają tak samo leci. No. Tak samo jajeczka wpadają i latają. Bardzo fajne. Fajna sprawa, no. Ale granatniki już wybuchają tak same z siebie po jakimś czasie. A szkoda. Jajeczka. Dobra, a teraz łuk.
Ja łuku nie wziąłem, to muszę strzelać. Okay, wydaje mi się, że leci za szybko, żeby wpaść w to. Zaraz, coś jest nie tak. I zobacz, zobacz. Patrz na moją strzałę, widzisz, widzisz? O. To strzałę zasysa. Widzisz, zobacz. Strzelam tam, zobaczył leci. Strzelam tak. Jakby ta strzała znika w tym wirze. Co jest? Nie, ten wir? Tak. To może dlatego czasami tak się dziwiłem, dlaczego moje strzały nie działały. Bo ten wir po prostu, zobaczcie, bo jak strzelam ten wir, tak prosto w wir, to te strzały jakby zanikają. O, widzicie? Bardzo dobrze widać to, jak lekko nacisnąć i strzała wolno leci. To na prostu sobie znika. Tego się nie spodziewałem. A teraz pytanie, co się stanie, gdy rzucimy zwykłe przedmioty? Takie wiecie, do podniesienia. Tutaj pewnie już się... No... No nic, niestety. No i... Śmiesznie jakby latało. Tak, tak to można było, no... No, twój kolega jest na mega markecie, ty na wykrzywiony i tak, o, mogę, RPG, no jasne, siup. Człowiek. Sobie czekał. A czekaj, jeszcze może zwykłe granaty? No właśnie też na to wpadłem. Nie tyle co zwykłe granaty, na przykład jeszcze bomby taneczne, zobacz. Granaty sobie lecą, też w takim wirze właśnie. O, a bomba taneczna? Taneczne? Też leci. O! O nie, i kogoś tym trafić. To jest fajne. O, jak leci prosto. Dynamit tak samo. Poleciała kulka gdzieś tam daleko. Ze strumieniami powietrza jest o wiele więcej zabawy niż na początku myśleliśmy. Fajnie, że twórcy gry w ten sposób to przygotowali. Wyjątkiem są jedynie przedmioty do podniesienia oraz strzały łuku bum bum, które z jakiegoś powodu po prostu znikają. Dokładnie, teraz sprawdzimy, jak zachowują się pojazdy w takim strumieniu powietrznym. Zapraszam do oglądania. Witam. Ale... O, żeby nie uderzyć. K***a, jak zasysa. Co jest do ja tyłem lecę, kur... O, dobrym. Dobra, sprawdzimy sobie teraz, co się stanie, gdy wlecimy do takiego właśnie strumienia, ale pojazdem. Ja sobie wyjdę do kulki, a on wyjdzie sobie dokłada. No i zobaczymy. Zapraszam za kierownicę. To... O, jak poleciałem. To jest fajne akurat. Spadłem! No właśnie taki Holm. Już proszę poczekać. Holm nie trafił. Nie trafiło mi się, no już wracam. Ale co, znaczy z każdym pojazdem to jest tak, że jak z niego wysiądziesz, to sobie dalej leci fajnie. Leci sobie kuleczka dalej. Fajna jest ciekawostka, że na desce i na przykład na tym, na nakładzie możesz zmienić swoje miejsce i normalnie strzelać. O, właśnie, to jest dobry tip. To jest akurat fajne. Że jak macie kłada i właśnie wlecicie sobie w taki strumień, to możecie wejść na miejsce pasażera i strzelać. Czyli podsumowując, w pojazdach można wejść do takiego strumienia i można sobie latać. A w niektórych przypadkach może nawet... Jak widać i słychać, nasze pojazdy także wpadają w strumień powietrza. W przypadku deskolotki tarana jest o tyle dobrze, że możemy użyć broni, co jest dużą przewagą w połączeniu z taką mobilnością. Poza tym na pewno już zauważyliście, że nad niektórymi miejscówkami od startu sezonu latają mini sterowce. Sprawdzimy, co się stanie, gdy na nich wylądujemy. Dodatkowo sprawdzimy, czy da się do nich przyczepić kulojazdem. Właśnie znajdujemy się na Tilted i teraz Erdes sprawdzi, czy da się wylądować na sterowcu, które sobie tutaj w sumie latają. Proszę testować. To jak stawiasz? Znaczy no, ja już wiem, że się nie da niestety. No. Nie da się, nie da się. To... Przepraszam za spoilery. Obaj wiemy. Niestety. No ale warto pogadać tak dzisiaj, jak dla tych, co nie wiedzą. Niestety jak wejdziemy taki sterowiec, to patrzcie sami, widzicie, tak mnie... Po prostu się ześlizguje. I to jest bardzo dziwne, bo tak jest, tak zlagowane to jest. No takie właśnie to jest, o. Nawet włosy mi jakoś zepsuło, widzieliście? A czy mogę po prostu tak stanąć? Też nie. Okej, więc ostatni mit wzbudzi naszą ciekawość i ta ciekawość wzbudziła pytanie, czy kulojazdy da się przyczepić tego sterowca? Jak obstawiasz, Holm? Jest to tekstura, więc możliwe, że można. Ale spójrzmy. Można? Można. Zapraszam. No to o. No, znowu za szybko, czekaj, ja tutaj dzwonię troszeczkę. Jesteś za szybki. Na półludzku.
Dobra, zmieniliśmy trochę plan działania. Najpierw jednak dobudowaliśmy się na samą górę, na maksymalną wysokość. Dopiero na tym poziomie przyczepię się do Holma i dopiero na tym poziomie Holm mnie zabierze do sterowca. Tak. Jeden właśnie nadchodzi, to już cię przyczepię. Ustaw najmniejszą prędkość, Holm, pamiętaj. No! Dobra. Co? Spokojnie. Nie ruszaj się. O nie! Okay. Spiderman. Co ty robisz? No, odczepłem się. Dobra, dobra. To teraz leć po prostu w tamtą stronę, gdzie się patrzę. O, uwaga. I nie da się. Komicznie to wyglądało, ponieważ w nic nie celowałeś u mnie. A, ale wiesz co, u mnie jest tak, że ten celownik jakby widział to, nie było tego jaksika, że jakby w nic się nie przyczepię, o takiego jaksika właśnie nie było, tylko było taki zwykły celownik, czyli jakby mój kolega widzi ten sterowiec, ale no nie mogę się do niego przyczepić. Nie da się, po prostu. Niestety nasze tutaj przysysaki przenikają przez sterowce. I to tyle. My już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.